Dzień dobry Państwu. Wszyscy obserwujemy ogromne zmiany w naszym regionie, ogromne zmiany w strukturach przemysłowych, czyli tam, gdzie kiedyś były pola, w tej chwili mamy potężne fabryki. I o tym chciałam porozmawiać z osobą odpowiedzialną za inwestycje w naszym mieście, czyli z prezydentem Maciejem Wójcem. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam Państwa, witam Pana. Panie prezydencie, no już chyba nie ma miejsca na tej ulicy Północnej, bo faktycznie zrobiło się tam bardzo tłoczno, bardzo wielu zagranicznych inwestorów z różnych zakątków świata. Czy jest jeszcze miejsce, jeśli nie to, to inne, że jesteśmy gotowi na przyjęcie kolejnych inwestorów, bo jesteśmy jednak bardzo atrakcyjni w skali kraju, jeśli chodzi o zagraniczne inwestycje? Faktycznie ten pierwszy teren strefy ekonomicznej w Opolu przy ulicy Północnej był bodajże rok 2006, kiedy ten teren został uzbrojony, powstała ta koncepcja, żeby ściągać do Opola nowe inwestycje. Wtedy pracowaliśmy nad tym jeszcze z panem wiceprezydentem Arkadiuszem Wiśniewskim. No i udało się. Pamiętam te głosy też w 2006 roku, czy w kilka lat potem jeszcze, że są to pola, po których hula wiatr, nic się nie dzieje. No teraz tak już nie można powiedzieć, bo praktycznie nie ma miejsca na nowe inwestycje przy ulicy Północnej. Ostatnia działka została sprzedana bodajże 3 miesiące temu. Tam powstanie też świetna firma. Firma z opolskimi korzeniami, a w zasadzie opolska firma, która będzie produkować części do maszyn, które produkują mikroprocesory. Także bardzo zaawansowana technologia, bardzo sterylna produkcja i właśnie w naszej północnej strefie to będzie taki kwiatuszek już na tym kożuchu, którym jest ta specjalna strefa, zwieńczenie tego dzieła. No ale musimy się dalej rozwijać, w związku z tym także w innych dzielnicach miasta powstają różne inwestycje, one są trochę bardziej odseparowane, a główny nasz obszar inwestycyjny to są oczywiście Wrzoski, to jest taki teren, który obejmuje ponad 100 hektarów, jest świetnie uzbrojony, my pracujemy nad tym, żeby pojawił się tam kluczowy dla miasta inwestor. Myślę, że klimat inwestycyjny w Polsce w chwili obecnej się poprawia, nam też sprzyjają warunki zewnętrzne, wbrew pozorom, to co się dzieje na świecie, związane z przerywaniem łańcuchów dostaw, tak, czyli konflikty, wojny, ostatnio nad Morzem Czerwonym mamy też problem z statkami, transportem z Azji do Europy. W związku z tym to wszystko powoduje, że inwestorzy z Azji, inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych myślą o tym, żeby lokować się w Europie. No, jak mamy przygotowaną ofertę, najlepszą moim zdaniem w Europie w chwili obecnej dla przedsiębiorstw średniej wielkości, dużych, no ale też oczywiście tych mniejszych. Nie zapominamy też o naszych przedsiębiorcach, wspomagamy ich jak możemy, oni też się świetnie rozwijają i w strefie, i poza strefą. Ale mam takie wrażenie, że w ogóle te inwestycje rosną jak przysłowiowe grzyby po deszczu, bo teraz właściwie już bijemy prawie że rekordy, ponieważ ta firma Titanix właściwie w ciągu 9 miesięcy od wmurowania kamienia węgielnego już postawiła kolejny moduł fabryki. Czy może Pan zdradzić, jakby czy będą w najbliższym czasie jeszcze jakieś inwestycje i skąd to rekordowe tempo, bo to już jest kwestia chyba samych inwestorów, że oni są na tyle majętni, że mogą w tak krótkim okresie czasu wybudować i postawić nowe fabryki. To jest, moim zdaniem to jest nasz wyróżnik. Często zadawane są mi takie pytania, jak my to robimy, że jako miasto średniej wielkości przyciągamy naprawdę duże inwestycje z całego świata. I naszym wyróżnikiem właśnie jest szybkość działania. I tego typu terminy są możliwe tylko w Opolu. To nie jest nasz rekord, 9 miesięcy od decyzji do powstania fabryki jako prowadzący taką inwestycję pod kątem administracyjnym. Mieliśmy lepsze już czasy, to było nawet pół roku. Od w ogóle pomysłu na budowę fabryki, czy decyzji finalnej o lokalizacji do uruchomienia produkcji firma Brockelmann, no to nieco ponad pół roku udało się taki projekt przeprowadzić. To są trudne rzeczy, jesteśmy z tego słyniemy po prostu w Polsce. Jak ktoś chce szybko przeprowadzić inwestycje, to myśli o Opolu. Poza tym no, stwarzamy takie warunki sprzyjające do tego, żeby inwestorów dopieszczać, żeby pomagać w tych różnych procedurach, które są czasami trudne przede wszystkim dla zagranicznych podmiotów, ale polskie podmioty, nasze, lokalne, także prowadzimy za rękę step by step, jeśli chcą się ulokować właśnie w naszym mieście. Czyli jakby ta przychylność wszystkich miejskich instytucji jest duża, a jak z zasobnością
osób, tak zwanych rąk do pracy, ponieważ jednak potworzyło się bardzo dużo miejsc pracy, głównie dla osób wykształconych u nas na chyba takich technicznych jednak uczelniach. Czy nie boi się Pan, że ich może zabraknąć? Czy jest jednak napływ skądś tych nowych studentów, nowych talentów do tego, żeby zasilać te fabryki? Tak się dzieje. Myśmy osiągnęli taki poziom, że faktycznie jak pojawiają się nowe firmy takich branż rozwiniętych albo w ogóle z branż projektowych, to przyjeżdżają osoby spoza Opola, także specjaliści w różnych dziedzinach, na przykład inżynierowie jakości. Wcześniej takie zawody w Opolu były bardzo, bardzo rzadkie. Dalej są rzadkie, ale to się zdarza. Natomiast ja nie mam jakby obaw co do potencjału. My faktycznie, jest taki przykład firmy IAV, która w ostatnim czasie usadowiła się w Opolu. To jest firma bardzo rozwinięta technologicznie, inżynieryjna i zatrudnili już ponad 40 inżynierów. Dobrze się rozwijają, liczą na 150 nawet, więc myślę, że ten potencjał jest. Mamy Politechnikę, mamy Uniwersytet, współpracujemy z tymi podmiotami. Ja nie mówię, że to jest łatwe. To oczywiście, teraz wszyscy szukają fachowców. Natomiast jeśli chodzi o fabryki, to jest dość dobry przykład firmy Titan X, która jest firmą z grupy Tata. Dajmy na to, że jakieś 3-4 lata temu podobne przedsięwzięcie powstające w Opolu, podobny zakres produkcji, to było 600 osób zatrudnionych. Tutaj mamy 150 wykonujących bardzo podobną pracę. Po prostu świat się zmienia, jest coraz większa automatyzacja, więc inne tematy niż tylko siła robocza są decydujące. To jest też bardzo, bardzo ważne, ale to czasami już nie jest kluczowe. Właśnie dostęp do tego potencjału intelektualnego, do dobrej obsługi, do dobrego otoczenia biznesowego, do parków naukowo-technologicznych, do infrastruktury. To jest coś, co się liczy przy tych decyzjach inwestycyjnych i myślę, że tutaj Opole ma swoje przewagi. No, panie prezydencie, bo to jest jeszcze tak, że prawdopodobnie dużo działa też taką tak zwaną pocztą pantoflową, czyli inwestorzy patrzą na to, że o, tu działa prężnie fabryka, tu były dobre warunki, ale wy też prawdopodobnie musicie składać jakieś jako miasto dobre warunki, oferty, wyszukiwać tych inwestorów, no bo to nie jest tak, że po prostu sobie siedzicie, tylko że te miasta czasem chyba konkurują wręcz ze sobą, prawda? Mamy w pobliżu Wrocław, Katowice, że dlaczego nie tam, tylko akurat u nas ma powstać jakaś fabryka. Znaczy, poczta pantoflowa to jest taki mit, nie? To nie działa. To znaczy, trzeba dotrzeć do inwestora, mamy swoje kanały, pojawiamy się na różnych targach, współpracujemy też z instytucjami międzynarodowymi, ale też i na poziomie rządowym, po to, żeby nasza oferta docierała tam, gdzie trzeba. Faktycznie trzeba sobie powiedzieć, że te pierwsze inwestycje, czyli przekonanie pierwszych inwestorów do strefy, no było trochę trudniejsze. Znaczy, to jest zupełnie inne wrażenie, kiedy przyjeżdża się do jakiegoś rozbudowanego obszaru, gdzie a nie na puste pole. Tak, z powodzeniem funkcjonują już firmy. Puste pole ma swoje też przewagi, bo czasami inwestorzy, przynajmniej ci duzi, wolą nie mieć sąsiadów. Nie dlatego, że prowadzą coś, co wpływa na otoczenie, ale dlatego, że jest to pewna konkurencja. I poza tym myślę, że przestrzeń, wolna przestrzeń blisko takich dużych miast w postaci 100 hektarów czy 120 hektarów jest wielką rzadkością. Także to puste pole ma też swoje zalety. Czyli mamy jeszcze puste pola i jest gdzie budować nowe inwestycje i możemy spokojnie czekać na nowych inwestorów, tak? No nie będziemy czekać na nowych inwestorów. Będziemy szukać. Będziemy ich aktywnie szukać, absolutnie. Ze spokojem, że zwyciężymy w tym zakresie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był prezydent Maciej Wujec. No i oczywiście czekamy na kolejne inwestycje, które naprawdę zmieniają nasze miasto na plus. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.